Można powiedzieć, że jak na środek zimy pogoda nas rozpieszcza. Na obszarze całego kraju dodatnie temperatury, na północy w Szczecinie nawet 9 stopni. Trochę chłodniej w centralnej Polsce i na wschodzie. Dużo słońca, to najważniejsze. Spójrzmy na mapę jutrzejszą. Jak widać niewielkie różnice i o dziwo w Krakowie i Rzeszowie 7 stopni. Na weekend przewiduje się niższe temperatury, ale wciąż dodatnie. W sobotę deszcz ze śniegiem w całej Polsce. Gorąca dziesiątka. Oglądaj nas codziennie. Imieniny obchodzą dzisiaj Ada, Agnieszka i Jarosław. Nie masz pomysłu na prezent? Świat unikalnych prezentów. muzyka24h.pl. Zrób swoim bliskim wielką i miłą niespodziankę. Warszawa. Wczoraj od godziny 18 strajk kobiet. Kobiety i antyfaszyści demonstrowali przeciwko polityce rządu. Zebrano się na rondzie de Gaulle. Protest zorganizowany był wspólnie przez kilka organizacji. Uczestnicy demonstrowali m.in. przeciwko wprowadzeniu zakazu odmowy przyjęcia mandatu czy majstrowaniu, w cudzysłowie, przy konwencji antyprzemocowej. Policja musiała użyć gazu. Zdjęcia i więcej informacji na stronie warszawa-nasze-miasto.pl. Zmarł miliarder Benjamin de Rothschild, członek słynnego klanu bankierów. W sobotę poinformowano o śmierci 57-letniego Benjamina de Rothschilda, potomka francuskiej gałęzi słynnego rodu bankierów. Miliarder, jednocześnie najbogatszy członek klanu, zmarł na zawał serca. Benjamin de Rothschild był spadkobiercą grupy bankowej Edmond de Rothschild, specjalizującej się w private bankingu. Forbes szacuje, że majątek Benjamina Rothschilda w chwili śmierci wynosił 1,4 miliarda dolarów, a jego lwią część stanowił właśnie Edmond de Rothschild Holding SA, który ma udziały w bankach we Francji i Szwajcarii oraz jest właścicielem wielu restauracji i hoteli. Zapraszamy do lektury całego artykułu. Codzienny wirtualny magazyn informacyjny. Najważniejsze wydarzenia w kraju i za granicą. Przegląd wirtualnej prasy, filmów i programów TV. Zapraszamy codziennie popularny.net oraz w serwisie YouTube. Czekają nas spore podwyżki za energię elektryczną. Ile zapłacimy za gaz? Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawił nowe dane. Za prąd zapłacimy średnio 8 zł więcej miesięcznie. Natomiast za gaz rachunki powinny być nieznacznie niższe. Każdego roku w ostatnim kwartale w Urzędzie Regulacji Energetyki prowadzone są postępowania, po których zatwierdzane są taryfy za energię elektryczną i paliwa gazowe na kolejny rok. Dlaczego za prąd zapłacimy więcej? Na rachunek za energię elektryczną składają się koszt sprzedaży energii oraz koszt jej dystrybucji. Taryfa za dystrybucję uwzględnia tzw. opłatę mocową, która naliczana jest od 1 stycznia tego roku. Te informacje publikuje serwis Gdynia Nasze Miasto. Inauguracja Joe Bidena. Gratulacje z Polski od Andrzeja Dudy. Wczoraj odbyła się uroczysta inauguracja Joe Bidena na 46. prezydenta USA. Z całego świata płyną gratulacje. Złożyli m.in. papież Franciszek, premier Indii Ursula von der Leyen, również prezydent Andrzej Duda. Demokrata złożył przysięgę w asyście blisko 1000 dyplomatów, celebrytów i wojskowych. Tuż przed Joe Bidenem słowa przysięgi wierności Konstytucji Stanów Zjednoczonych złożyła wiceprezydent Kamala Harris. Andrzej Duda napisał: moje najszczersze gratulacje dla prezydenta Joe Bidena. Liczę na ścisłą współpracę z panem, panie prezydencie, w zakresie dalszego wzmacniania strategicznego partnerstwa polsko-amerykańskiego.
Wyprawa na ryby skończyła się tragicznie. Pod wędkarzami załamał się lód. Niestety, coraz częściej słyszymy, czytamy o takich wypadkach. Zima jest łagodna. Trudno zrozumieć ludzi, którzy wchodzą na lód. Tak postąpiło dwóch 70-latków na jeziorze Kisajno w powiecie giżyckim. Mężczyźni utonęli. Wypadek zgłosił pracownik ochrony, zauważył sprzęt wędkarski na brzegu i wystające z wody części ciała. Panowie wybrali się na ryby. Apel o rozsądek jak najbardziej na miejscu. Lady Gaga zaśpiewała podczas ceremonii zaprzysiężenia Joe Bidena hymn narodowy. Odśpiewała go także 4 lata temu podczas finału Super Bowl. Dzisiaj zrobiła to ponownie. Została odebrana bardzo ciepło przez Amerykanów. Wokalistce towarzyszyła Marlee McLean, niesłysząca aktorka, która gwieździsty sztandar odśpiewała w języku migowym. Ten występ możemy zobaczyć na polecanej stronie. Sport. Podobno umowa z nowym selekcjonerem już podpisana. Na dzisiejszej konferencji prasowej Zbigniew Boniek wytłumaczy, dlaczego zwolnił Jerzego Brzęczka. Przedstawi zapewne nowego trenera, a umowa z nim została już podpisana. Nowym nazwiskiem na liście jest Massimo Carrera. Reprezentacja Polski pozostaje bez trenera od poniedziałku. To właśnie tego dnia prezes PZPN Zbigniew Boniek podjął szokującą decyzję o zwolnieniu dotychczasowego selekcjonera Jerzego Brzęczka. Szokującą, bo o ruchu Bońka wiedziało tylko kilka najbliższych mu osób. Poznań. Czy kolejne restauracje będą otwarte pomimo zakazu? Sytuacja nas do tego zmusiła. Tak mówią właściciele. Chcą bronić miejsca pracy i własny biznes. Obsługują w maseczkach i rękawiczkach. Pomieszczenia są wietrzone i ozonowane. Udostępniają też większą przestrzeń dla gości, żeby zachować odpowiednie odległości. Tak zapewniają restauratorzy. Uważają, że każdy kolejny dzień bez przyjmowania gości prowadzi ich do bankructwa. Mają opinię swoich prawników. Mogą się otworzyć przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Od 1 lutego rusza akcja Otwieramy. Wielkopolska. Uwaga na wilki. Podchodzą do gospodarstw. Wydano ostrzeżenie Wielkopolsce, aby zabezpieczyć pojemniki na odpady komunalne. Wilki podchodzą coraz częściej i bliżej zabudowań. Po Pniewach teraz władze gminy Chodzież wystosowały ostrzeżenie dla swoich mieszkańców. Mieszkańcy wsi Rataje i Pietronki nękani są przez wilki pojawiające się w okolicy zabudowań i domów. Sprawa jest o tyle poważna, że zaleca się także unikania spacerów po lesie i zamykanie gospodarstw. Wilki przyciąga zapach śmieci, resztek jedzenia. Więcej w artykule na stronie Tygodnika Rolniczego. Kultura. Zespół pieśni i tańca Kielce. Zima zimna, tymczasem w Kielcach gorący news. Zespół pieśni i tańca Kielce wznowił próby i działalność. Cześć. Nazywam się Małgorzata Siemieniec, mieszkam w Kielcach. Należę do zespołu pieśni tańca Kielce. Wczoraj, po 3 miesiącach przerwy, wreszcie odbyła się pierwsza próba w zespole. Bardzo się z tego wszyscy cieszymy, że znów będziemy śpiewać, tańczyć, bo to nasza pasja. Próby odbywają się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Trenerem jest młoda dziewczyna Agnieszka. W repertuarze zespołu są tańce kieleckie, krakowskie, rzeszowskie, księstwo warszawskie. Myślę, że inne zespoły pójdą naszym śladem i rozpoczną swoją działalność, bo trzeba śpiewać, tańczyć i cieszyć się życiem. Gorąca dziesiątka. Oglądaj nas codziennie.